Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 87. już odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, zmieniłem trochę taktykę, jeśli chodzi o wykonywanie zadań. Mianowicie, pokażę wam może dziennik. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że tak jak mówię, trochę zmieniłem taktykę w takim sensie, że nie będziemy teraz lecieć z zadaniami sugerowanym poziomem, tylko chciałbym sugerować się teraz lokalizacją, czyli chciałbym najpierw wykonać sobie wszystkie zadania, jakie mamy dostępne w Velen, później zrobić to samo w Nowigradzie i na Skellige. Dlatego przejrzałem sobie całą listę zadań i w Velen mamy dwa poszukiwania, Szkoły Niedźwiedzia 3 oraz 4 i to właśnie chciałbym sobie zrealizować dzisiaj w pierwszej kolejności. I może ewentualnie później jakieś pytajniki, jeszcze nie wiem, zobaczymy, bo naprawdę jest dużo do roboty. Więc tak jak mówię, chciałbym właśnie zmienić troszeczkę taktykę na te zadania i wykonywać je właśnie w taki sposób, żeby no już dokończyć sobie te wszystkie lokacje. Okej, okay. Ruiny Wieży Rycerskiej, mamy nowy znacznik i tutaj powinniśmy znaleźć właśnie schemat Szkoły Niedźwiedzia 3. Tutaj jest schemat, o kurde, tutaj mamy schemat na wiedźmiński miecz stalowy, na ulepszenie tego miecza konkretnie. Dobra, na tego żywiołaka to uwaga, bo jak dupnie to Inoros. Geralt Unik, dobra. Rzućmy sobie QN. Okej, okay, i unik od razu. Spokojnie, spokojnie. Niestety nie czytałem sobie wpisów bestiariuszu o tym żywiołaku ani razu jeszcze. Nie wiem w sumie, na co on jest tam odporny, na co nie jest odporny. Dobra, ale mniejsza z tym, dajemy radę go pokonywać. I my musimy wejść tutaj do środka chyba. Nie, tutaj musimy zbadać to. Warto się tu rozejrzeć. Okej, okay, jeśli chodzi o rynsztunek Szkoły Niedźwiedzia, to tak jak wiecie, no nie interesuje mnie on zbytnio, ale chcę wam pokazać i tak jak najwięcej tych poszukiwań i ogólnie jak najwięcej treści tej gry, bo naprawdę to jest, no powiem wam, że to jest jeden z najlepszych RPGów, w jakie grałem, no serio, no. Po prostu, jeśli nie najlepszy. Naprawdę tak mnie ta gra wciągnęła, że powiem wam, że gdybym nie nagrywał Wiedźmina, to nie wiem ile godzin dziennie bym w niego grał, naprawdę. Uzależniłaby mnie ta gra normalnie. Dobrze, i mamy schemat. Ok, także zadanie zakończone. Widzicie, no te questy z poszukiwaniem są dosyć szybkie, bo to już tylko poszukiwania tych takich ulepszeń ekwipunku, więc długo nam też to nie zajmie. I mamy jeszcze Szkołę Niedźwiedzia 4. Także też za to się od razu zabierzemy. Tak jak mówię, mnie Szkoła Niedźwiedzia nie interesuje tak bezpośrednio, bo jest to ciężka zbroja, rzucanie QN-u, blokowanie, to nie jest mój styl rozgrywki zupełnie. Ja preferuję jednak zadawanie szybkich, lekkich ciosów. Nie wydaje mi się, że w Wiedźminie chyba też tak... Nie chcę mi się z tobą gadać, babo, tylko ja chcę na konia wsiąść, wiesz o co chodzi. Dobra, idziemy. I teraz tak, ile my tam mamy dystansu? Niedużo, także spoczko, dojedziemy sobie na miejsce. Nią, nią, między drzewami, oho, F1. Dobra, nekery nas gonią, ale mniejsza z tym. Dobra, jesteśmy na miejscu, Geralcik, możesz zejść już z konia. A, czy ja się nie zabiję, jak tam spadnę? Nie wiem. Kurde, nie jestem się bić z tymi nekerami, szczerze mówiąc. Już takie cienkie bolki są, ale dobra, obrywajcie. Dobra, spróbuję spaść. Przed tym może lepiej za... A dobra, tu mamy takie luźne zejście. Dobrze, i gdzieś tutaj mamy... Przeszła ci ochota? Oho, Geralt, to chyba nie do mnie takie teksty. To bardziej do Jen. Dobra. Chyba wszyscy, co? A nie, jeszcze jeden. Dobra, pięściami. Pięściami go wyjaśnimy, co tam. Obrywaj, kurde. Okej, dostał. No jeszcze jeden. Kurde, panowie, dajcie sobie spokój, naprawdę. Okej, chyba już się udało, dobra. Tutaj mamy znak. Warto się tu rozejrzeć. Oj, tak, tak, warto się tu rozejrzeć. Dobra, dzisiaj na szczęście, moi drodzy, nie ma takiej parówy na dworze, także dobrze, bo naprawdę już się gotowałem w tym pokoju wczoraj. No niestety, to jest, powiem wam, że ja strasznie nie lubię lata, właśnie też pod tym względem, że... No do nagrywania lato to jest kaplica, naprawdę, bo u mnie ogólnie polega problem na tym, że mieszkam po prostu... na najwyższym piętrze w bloku i no wiecie, nade mną jest już tylko dach i strasznie mi się tu nagrzewa, zwłaszcza, że mam też okno w pokoju, więc no naprawdę potężnie mi się ogrzewa tutaj właśnie pokój mój, no i tak to wygląda, że a jeszcze wiadomo, pecet chodzi,
No to przecież też to ogrzewa pomieszczenie. W zimę spoko mieć się z peceta, który jest mocny, powiem wam szczerze, bo fajnie to ogrzewa. Jak jest wam zimno, to włączacie sobie komputer, on chodzi i naprawdę można się nieźle ogrzać. Bo mi komputer chyba temperaturę w pokoju jakoś stopień podnosi, czy nawet półtorej czasami, coś takiego. A śmiesznie, bo zamierzam też, moi drodzy, za jakiś czas nagrać jedną grę z konsoli, z PS3. A PS3 to już w ogóle tak grzeje, to jest po prostu piekarnik, więc no, będzie śmiesznie. Nie wiem czemu zawsze sobie wybieram nagrywanie na konsoli w lato, zamiast zrobić to w zimę. Nie wiem, nie myślę. Dobra, widzę, że tu mamy kolejny znacznik. Nie mam jakiegoś teleportu bliżej. Kurde, chyba nie mam, co? No nie mam niestety. Chyba, że do pradawnego dębu się tepnę i pójdziemy sobie najpierw tutaj. To jest chyba lepsza opcja. Będziemy mieć później mniejszy dystans na tamtą miejscówkę. Gdzie my w ogóle jesteśmy teraz? Nie poznaję tego miejsca. Aha, to jest ten. Dobra, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Kurde, wydawało mi się naprawdę, że Geralcik, dawaj, 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 jedź. Wydawało mi się, że naprawdę już zwiedziliśmy niemalże całą mapę, a kurde, tu jeszcze sporo miejscówek przed nami. Jedź, Putka. No potłunia, no jedź, no nie zawódź mnie, koniku, teraz, no. Dawaj, dawaj. Nie zawódź chyba. Ja już nie umiem w mówienie. Dobra, na szczęście dystans nie jest wcale taki duży. Oho, wilki. Ale dobra, mniejsza w te wilki. O, nowy znacznik, to się przyda. Jakieś tam szybkiej podróży. Wjadę tędy? Wjadę oczywiście. Płotunia to po najwyższych górach potrafi jechać. Dobra. Sorry wilki, nie mam na was czasu. Piąte levele, to się tam możecie. Dobra, i docieramy powoli na miejsce. Jest i wieża, okej. W sumie chciałem zapodać takim głupim sucharem, ale chyba sobie odpuszczę. Mniejsza z tym. Dobra, i tu mamy jakieś pytanie jakiegoś kowala, co ciekawe. Zniszczony bastion. Okej. I mamy gdzieś tu jakiś skarb. O kurde, wow. Nie zwróciłem wcześniej uwagi na tego gościa w ogóle. Będziesz mnie bić? Oczywiście, że będziesz, ale 19 poziom, to powinniśmy sobie poradzić bez problemu. Dobra, kłen. Kurde. Dobra. O, ja pierniczę, ej, stary! Bez przesady, gościu. To jest strasznie wolny przeciwnik, ale jak już uderzy, to ino roz. Dobra, ostatni cios, kaman. Dobra, dostał, kurde. Tak, oczywiście, ragdoll musiał być, jak żeby inaczej. Ragdole w grach są cudowne, zwłaszcza w Soulsach. Ragdoll w Dark Souls to jest naprawdę coś pięknego. Dobrze, co my tu mamy? Jakieś drewno, nie drewno? Ciekawe, gdzie jest ten skarb cały. Poczekajcie, bo znacznik mam tutaj. Warto się tu rozejrzeć. Uwielbiam, że Geralt powtarzasz to za dosłownie każdym razem. Dobrze, gdzie jest ten skarb w zasadzie? Nie o to mi chodziło. Wow, okej. Mamy cały schemat na niedźwiedzia. Dobra. Tylko teraz poczekajcie, bo skoro tu już jesteśmy przy tym pytajniku, to chciałbym się oczywiście też nim zająć, jak już tu stoję. Tylko cholera wie, jak tam się dostać teraz. Bym musiał na pewno jakoś do tej wieży. Skróty. Że co? Aha, bo ja na końcu mapy jestem, dobra, rozumiem. Tylko, że to... Ej, no to chwila, to tu się nie da wejść? To jak ja w takim razie mam znaleźć ten skarb? Coś mi tu nie gra. Nie wiem, to może jakby? Może to jest iluzja czy coś? Nie, no chyba nie. Nie wiem, może ja powinienem jakoś niżej zejść? Kurde, nie mam pojęcia. Nie wiem, no skoro tutaj jest koniec mapy. Kawał drogi. No ta, no ale to... Tam jest jakaś w ogóle lupa na dole, patrzcie. No ale to jak ja mam się tam dostać? Nie wiem, dziwne. Dobra, wiecie co? Ja tu zrobię może cięcie, pobiegam sobie sami, spotkam się z wami jak już... O, a jednak nie, strzeżony skarb kolejny, dobra. W takim razie nie spotkam się z wami już nigdy. Dobra, lećmy z Wiwerdą. Puciu. A, nie mam kuszy, no tak.
Okej, pięknie. W sumie nie wiem, po co ją strzelałem, jak była na ziemi, ale mniejsza z tym. Dobra, pięknie. Schowałem miecz, Geralcik. I teraz tu jeszcze mamy jakieś... No i tutaj skarb jest od razu na widoku. A nie, tam jakieś kurde poszukiwanie. Tylko teraz właśnie się zastanawiam, jak się dostać do tamtego skarbu. No bo zobaczcie, tu jest dosyć duży rejon poszukiwań tej skrzyni. No wiedźmińskie zmysły też mi zbytnio nie pomagają, niestety. Nie no, serio, nie mam pojęcia. Myślałem, że ta rączka mi coś podpowie, ale to po prostu mogę wzmocnić sobie przedmioty. Pogoda w sam raz na podróż. Kawał drogi. Dobra, Geralt, ja wiem, że tam jest koniec mapy, nie musisz mi tego powtarzać, ale... A to nie jest tu? Nie, tą skrzynię już przeszukałem. Kurde. Dobra, to w takim razie jednak zrobię to cięcie i spotkam się z wami, jak ten skarb już znajdę, bo naprawdę nie wiem, o co tu chodzi, serio. Dużo będzie szukania. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem, jestem po prostu imbecylem, bo ja nie wiem, jak ja mam siebie inaczej nazwać. Czajcie, że ta skrzynia była w tym miejscu? Tutaj, to była ta skrzynia. Dosłownie, przebiegałem koło niej chyba z 6 razy i nie widziałem ani razu. Po prostu jest brak słów na samego siebie momentami naprawdę potężnie. Ja pierdzielę. Dobra, idźmy stąd. Normalnie przeklęte miejsce. Serio. Jak ja mogłem tego nie zauważyć? Nie wiem, serio. No kurde, ta skrzynia była pod moim nosem centralnie. Aj, zaraza. Dlatego widzicie. Zawsze się dobrze rozglądajcie. Dobrze, moi drodzy, czeka nas trochę długa podróż. Płotka, nie odwala mi tu maniany. I niestety, moi drodzy, muszę się też troszkę spiąć, ponieważ okazało się, że niestety mam trochę mniej czasu na nagrywanie dzisiaj niż myślałem, że mam. Bo dostałem pewną wiadomość w trakcie cięcia. What the f... Płotunia, bo chyba ten... dobra, chyba już się ogarnęła. No, także musimy się troszkę, moi drodzy, spiąć i szybko szukać rzeczy. No płotunia, niunia, nie denerwuj mnie. Proszę cię, jedź, no. Nie, z tym koniem to naprawdę. Dobrze, z tą wiwerną już się może nie bijmy. Nie wiem, czy ona czegoś tu strzeże. Ja żadnego pytajnika tu nie widzę w okolicy. Także ruszajmy już do... No ale jak do to... Co? Ale halo, tam jest ten. To jest jakiś glitch. Wracać czy nie? Rusz się. Aha, czy... A, chyba rozumiem, o co twórcom chodzi, wiecie? Najprawdopodobniej ja nie przejdę po prostu w tą stronę. Wiecie, o co chodzi? Że tu mam zablokowaną mapę, ale od drugiej strony już normalnie będę mógł tam podejść, jak gdyby nigdy nic. Oj, to mi się nie podoba. No dobra, to... Mam gdzieś jakiś znacznik szybkiej podróży. Ten zniszczony bastion mam. Kurczę, czyli jednak chyba będziemy musieli teleportować się na kłomnicę i zajewaniać z kłomnicy po ten schemat. No dobra. Myślałem, że trochę mniej nam to zejdzie, ale okej, no skoro tak, to niech będzie. Może przy okazji jakiś pytanik po drodze ogarniemy. Chcę wam pokazywać te podróże z jednej strony, bo czasami może się coś ciekawego wydarzyć. No ta, weź tu teraz... Dobra, nie, zostawmy tego konia, bo nie wytrzymam z nim zaraz naprawdę. Dawaj, Geralcik, idziemy. Okej, na szybciej, dawaj, Geralt, sprintuj, 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 dawaj. No, a moi drodzy, chcę wam pokazywać te podróże mimo wszystko, bo... możemy... Co ja chciałem powiedzieć? Możemy jakieś pytajniki zawsze po drodze też porobić, no to by też się przydało. Dobrze. A trochę mi się to nie podoba, szczerze mówiąc, że muszę tak naokoło teraz tam biec. No, z kłomnicy będzie najbliżej. Dobra, to do kłomnicy. Przypominam, że w kłomnicy mieliśmy zadanie m.in. z Keiru, Mysia Wieża. To jest właśnie to miejsce. No dobrze, tylko teraz poczekajcie, bo zaś płotki tu nie użyję, bo mamy bagniste tereny. Czyli ja teraz muszę... Właśnie, co ja muszę? Jest jakaś łódka? No oczywiście, że nie ma łódki. Ja pierniczę. Wiecie co? Dobra, spotkajmy się na miejscu, bo to będzie naprawdę długie, żmudne pływanie, więc zobaczymy się już tam na miejscu. Okej, witam was z powrotem. Nie jestem jeszcze na miejscu, ale chciałem wam pokazać ten epicki widok. Patrzcie.
No, widok na to drzewo niesamowite to jest, serio. Prezentujesz to epicko. Kurde, no popatrzcie na to. Naprawdę niesamowicie to wygląda. Także tak wam chciałem tylko ten widoczek pokazać. A teraz ruszajmy już na miejsce. Kurde, ale serio, można by tutaj... Warto się tu rozejrzeć. Można by naprawdę tutaj przecież tam przebiec, bo to jest ta druga strona. Wiem, gdzie to jest, kurde. Nie wiem, nie rozumiem, czemu twórcy nam to, zablokowali nam drogę w tamtym miejscu. Dobra, skrzynia będzie pewnie w wodzie na 1000%. Oj, mamy gniazdo potworów przy okazji, to oczywiście je sobie wyeliminujemy. Dobra, chodźcie tu, gemonie. Co za smród. Czy ja dobrze widziałem, czy było Fajfusa widać u topcowi? Zaraza. Tak mi się wydaje. Nie wszystkim chyba widać, ale tamtemu było widać. Dobra, rozwalmy to gniazdo. Okej, przy okazji zawsze jakiś jeden pytajnik. Co tam latało? Nie wiem. Ale dobra, przy okazji właśnie zawsze jeden pytajnik mniej. A teraz już skupmy się na szukaniu skrzyni. Dobra, tu sobie troszkę zanurkuję. Ale co ciekawe, pod wodą skrzyni nie ma. Albo ja po raz kolejny jestem ślepy i nie widzę skrzynek. Dobra, na tej wysepce to chyba nie będzie tej skrzyni. A, chyba jest... Widzę. I to jest chyba to. Powiedzcie, że to jest to. Niestety nie. Zaraza. Oho, jestem jeszcze przeciążony, no to wpytę. Oczywiście zapomniałem rozłożyć sobie rzeczy na składniki rzemieślnicze, posprzedawać, no to tak wiecie, typowo dla mnie. Dobra, moment. Chciałem powiedzieć, wylogujmy się. Nie wiem dlaczego. Miałem na myśli wyjście z wody, a chciałem... Dobra, nie, ja nie wiem, mój mózg po prostu dzisiaj nie chce kooperować ewidentnie. Kurde, ale tej skrzyni, powiem wam szczerze, no nigdzie nie widzę. A to nie jest tamto? Poczekajcie, tak to wygląda, jakby to było to. Co prawda ona jest poza tą strefą kawałek. No czyli to nie jest to, no kurde. Dobra, poczekajcie, bo zaś trzeba wywalić rzeczy, bo jestem obciążony. Kurde, no. No to gdzie to jest w takim razie? Zaraz się okaże, że będę musiał przebiec pół mapy, żeby, nie wiem, wejść tutaj pod tą wysepkę czy coś. Come on, no to musi być gdzieś tutaj. Nie wiem, no nie widzę tego, serio. No bo tak, no na pewno nie tu, no to jest gdzieś bardziej w tej okolicy. Ja nie wiem, czy ja naprawdę jestem taki ślepy, że to po prostu się tak nie rzuca w oczy. A w sumie możecie dać znać w komentarzach, czy też mieliście taki problem z szukaniem tych rynsztunków. Tylko ja mam jakiś dziwny problem. Tam się znowu coś świeci, ale to nie jest to, bo to nie jest w tej strefie. Tam się jakaś skrzynia świeci, to będzie chyba to. Dobra, widzę. Okej, dobra, to jest w tamtą stronę. Powiedzcie, że to jest to. Nie wiem, no mam nadzieję, że tak, no kurde, no... Ja tu nie widzę innej skrzyni. No to nie jest to, no serio. Już do cholery jasnej, ile można szukać jednej skrzynki? Bez przesady. Nie wiem, no i zaś tego nie widzę, no. No tutaj nie ma. Chyba widziałem, czy mi się wydawało. Jakby w tym miejscu? Nie, też nie, no kurde. Nie mam pojęcia, serio. Już jest... Dobra. O, chyba... Czekajcie. Coś mi tu mrygnęło. Ej, widziałem tu coś na żółto, bez kitu. Ale to nie... Ja pierniczę. Dobra, kolejne cięcie. Poszukam tego sam, bo naprawdę zaraz mnie trafi coś z tą skrzynką. No i witam was, moi drodzy, z powrotem. Udało mi się. Tylko wiecie, co było najgorsze? Ta skrzynia nie była jakby... nie była w tym okręgu. I to mnie też trochę irytuje, że jak się szuka... To skrzynia nie zawsze jest bezpośrednio w okręgu, czasami jest kawałek poza nim i no jest to trochę takie mylące, nie ukrywam. Dlatego też wkurza mnie troszeczkę, to muszę przyznać. Dobra, co my możemy porobić jeszcze bezpośrednio w Velen? Bo
Poszukiwania wszystkie zakończyliśmy, może jakieś zlecenie. Zaginiony brat, bestia z Dobrowa. Tylko kurczę, poczekajcie, bo ja muszę teraz znaleźć jakiś znacznik szybkiej podróży. A z tym to chyba lekko nie będzie, wam powiem, ale możemy zrobić trochę inaczej. Mianowicie możemy pojechać sobie tutaj, w tą stronę i ogarnąć przy okazji pytajniki. Myślę, że to będzie dobra metoda. Także ruszmy się tam teraz. Okej, czyli najprawdopodobniej wszystkie poszukiwania w Velen już zakończyliśmy, także to mi się podoba. Co prawda jest jeszcze ta szkoła Gryfa, która teoretycznie jest takim czymś pomiędzy szkołą niedźwiedzia a szkołą kota. Powiedziałem szkołą zamiast szkołą jeny, przepraszam. Czasami to ja naprawdę... O, i mamy znacznik podróży, to wpytę. O kurde, Ndriaga Wojownik, ajajaj. Ale skoro mamy w sumie znacznik szybkiej podróży, będzie można, czekajcie, bo... Mamy miejsce do wyzwolenia chyba, co nie? Tylko nie wiem, z czego ja miałbym wyzwalać to miejsce, skoro wszystko wybiłem. Nie wiem, może... A, to jest jeszcze jedna Ndriaga, okej. No i dobra, uwolniliśmy kolejne miejsce, także super. Ale dobra, tak jak mówię, skoro mamy znacznik szybkiej podróży, to udamy się teraz na to zlecenie już jakimiś z tymi pytajnikami na razie. Kurde, ale tych pytajników mamy naprawdę w cholerę na tej mapie. Ja nie wiem, kiedy my to zrobimy, serio. Myślę, że to jest jakieś dobre 5 odcinków będzie chyba trzeba poświęcić na to, żeby ogarnąć dosłownie wszystkie te pytajniki na mapie, które mi zostały. No bo tego jest naprawdę jeszcze strasznie dużo. No tu mamy jakieś dwa w ogóle jeszcze. Dobra, przenieśmy się do tamtej wsi. I ten, i zabierzemy się właśnie jeszcze za to zleconko. Dobra. A chociaż w sumie 100 metrów możemy się przebiec bez płotki, bo ten koń to czasami naprawdę tak mu odwala, że... A średnio mi się chce z niego czasami korzystać, nie ukrywam. Dobra, także mówię, zrobimy sobie jeszcze to jedno zlecenie. I myślę, że będziemy, moi drodzy, kończyć. Bo też tak jak mówię, okazało się, że... Musi być Dobrowo, ta wieś z kontraktu. Tylko... pojadę. Cicho. Oho, dobra. Ale góra na 25 poziomie. No dobra, to lecimy z nimi. Tutaj już na nie uważajmy. Chciałem kłęż rzucić, ani ignie, ale dobra. Okej. Zabij trup pojady. No dobra, chyba wszystkie. Tu stało się coś złego. I to zanim przyszły trupojady. No właśnie. Nowe zadanie jak kot z wilkiem. Zbadaj wieś za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Zlecenie bestia z Dobrowa. Aha, to zaktualizowane, dobra. Uwielbiam, kiedy robi się jedno zadanie i z niego pojawia ci się kolejne. Rozpłatany brzuch. Pewnie zginął broniąc właścicieli. Ale co tu się wydarzyło w zasadzie? Pierwsze cięcie w tętnicę szyjną, drugie w udową. Umarł szybko, nie bronił się. Tętnicę szyjną, udową, to brzmi jakby wiedźmin ich powyżynął. No bo wiedźmini też tak się biją, że oni właśnie tną tętnicę. Zginął bez walki. Zaszlachtowany. No naprawdę, to wygląda jak robota jakiegoś wiedźmina. Tego, co Geralt mówi. Weszło od tyłu, między kręgi. Przecięło rdzeń. Nie mogła się ruszyć. Wykrwawiła się. Nie wiem, coraz bardziej jest to podejrzane, wam powiem. Dziwne. Też mnie zastanawia jeszcze nazwa jak koty z wilkiem. Zwłaszcza jak na Velen. Jak kot z wilkiem, a... Dobra, coś chyba łączę fakty, ale na razie nie będę mówić o co mi chodzi. Głowa leszego, urżnięta ostrym nożem. No proszę, zdaje się, że ktoś mnie ubiegł. Nie no, to ewidentnie był wiedźmin, to jakby mam 200% pewności. Rany od miecza. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że był tu wiedźmin. I chyba nawet wydaje mi się, że wiem, jaki to był wiedźmin. Ogień jeszcze płonie. To się stało niedawno. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Nie wiem, no zobaczymy. Nie chcę na razie mówić, kogo mam na myśli, bo może byłby to jakiś przypadkowy spoiler. Po prostu świetnie. Oho, jeszcze Algul. Kurde, nie działaj mnie. Dobra, wiecie co, możemy się przespać w sumie godzinkę, żeby odnowiły nam się kapeki i inne takie rzeczy. Widły. W ścisku niebezpieczna broń.
Sumiasty wąs, pulchne policzki. Ktoś ważny. Zginął od rany kłutej. Ostrze przeszło między żebrami, prosto w serce. Ma coś w ręku. Łańcuszek. Srebrny. Zerwał go komuś. Szlak. Stój! Oho. Laleczka i ślady dziecięcych stóp. O kurde, no to pytanie... Nie, no to ewidentnie Wiedźmin, tylko właśnie pytanie kto? Mówię, ja się domyślam, ale na razie nie chcę mówić. Gdzie te ślady mnie prowadzą? Tutaj, do środka. Weszła jednym oknem, wyszła drugim. Spryciula. No dobra, no to udajmy się tam. Grać ich przeskocz, no bo dobra, jak nie chcesz skakać, to pójdziemy naokoło. Dobra, i tu mamy kolejne te... Tam jest. Okej, mamy ją. Spokojnie, nic ci nie zrobię. Spokojnie, mała. Chcę tylko porozmawiać. Zostaw mnie! Morderca! Morderca! Coś ci się pomyliło, też masz kocie oczy, jak on! Jak kto? Jak tamten! Jak tamten, co wszystkich pozabijał! Miał dwa miecze? Nosił je na plecach? Nic ci nie powiem! Idź stąd, idź stąd! Dobra, koniec żartów. Mów, co tu się stało. Już mówię. No... W lesie zalęgło się licho i straszyło, więc wujek Sobiemir powiedział, że trzeba wezwać Wiedźmina. I przyszedł taki jeden, całkiem jak ty, tylko... jakoś źle mu z oczu patrzyło. Przeniósł łeb licha, ale wujkowi Sobiemirowi coś się chyba nie podobało. Bardzo na siebie krzyczeli. No... No, a potem poszli do stodoły i tam... Reszty się domyślam. Mnie puścił, ale nie wiem dlaczego. A potem poszedł tam, w stronę kręgu, gdzie zanosimy dary bożkom. Ja schowałam się w stodole i znalazłam to. Leżało w sianie. Szkoła kota. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Co teraz z tobą będzie? Masz tu jakąś rodzinę? Ciocie, w Rudniku. Zaprowadzę cię do niej, ale najpierw muszę się zająć tym złym panem. To twoja lalka, tak? Trzymaj ją i nigdzie nie odchodź, rozumiesz? Trzymaj się, mała. Dobra, mamy 30 poziom. Poziomem może... Oczywiście poszedł w stronę kręgu. Warto tam zacząć. Poziomem ja już się zajmę w następnym odcinku może. Na razie chciałbym kontynuować zadanie, ale... Nie, już mam raczej 100% pewność, o kogo chodzi. Musi być ten kamienny krąg. Warto się rozejrzeć. Odcisk dłoni... Krew. Trzymał się za ranę, poślizgnął... Potem oparł, żeby złapać równowagę. Ślady stóp, ledwo widoczne. To musi być on. No to ruszajmy za tymi śladami. Gdzie one mnie w zasadzie zaprowadzą? Dobra, zapiszmy sobie gierkę może? Krew. Świeża. Oho. Jest niedaleko. Dobra, Geralt, na razie kij w tą krew. Na razie to może zajmiemy się tymi wilkami. Kurde. Jak mnie tyrają? Ej no halo, daj się ruszyć. Ancymonie jeden. Dobra, czy mi się chce zbierać z tych wilków te rzeczy? Chyba niekoniecznie. Ruszajmy tym śladem. Ale jeśli to będzie ten Wiedźmin, o którym ja myślę, to będzie plot twist dekady chyba. Zobaczymy jeszcze. Dobra, na razie ruszajmy. Dobrze, co my tu mamy? Zbroja kota, a medalion wilka. Jakiś mieszaniec.
Okej, okay, myślałem, że to będzie... Dobra, powiem wam, myślałem, że to będzie Leto. Ale Leto był chyba ze szkoły żmii, o ile się nie mylę. Także tutaj no jednak to Leto nie mógł być. Chyba coś zgubiłeś. Fatygowałeś się taki kawał, żeby zwrócić mi medalion? Dzięki. Solidarność cechowa wciąż żywa. Ale cechowa reputacja ma się już gorzej. Ludzie nam tej masakry nie zapomną. Wypadek przy pracy. Każdemu może się zdarzyć. No, czego jeszcze chcesz? Najpierw chcę porozmawiać, a potem się zobaczy. Siadaj zatem. Postoję. No dobrze. Co się stało w Dobrowie? Mów. Dobrze wiesz, co się stało. Zgadnij, ile chcieli mi dać za tego Leszego. No, zgadnij. No nie wiem, no 50. 50 koron. Żeby tyle. 12. Rozumiesz, bracie? 12 pierdolonych koron. Tyle to mnie kosztowały składniki na eliksir. A na ile się umawialiście? Kilka razy więcej, oczywiście. Ale kiedy przyszło do płacenia, wiesz jak to jest. Mój ściewy, dziadki głodne, wojna. Wola Boga, zmiłujcie. Brzmi znajomo, ale to nie powód, żeby zabić. Jeszcze nie skończyłem. Powiedziałem, że nie zmiłuję, że jak nie zobaczę swojego złota, zatęsknię za Leszym. Miny im zrzedły. Sałtys w końcu ustąpił. Nie nerwujcie, panie Wiedźmin. Schowali my z kumami złota w stodole, żeby baronowe wojska nie pokradli. Oczywiście, zaraz wszystek zapłacimy. No i dałem się nabrać. Jak dziecko. Jeden mnie zagadał, drugi wbił widły w plecy. Więc postanowiłeś wyrżnąć całą wieś. A ty co byś zrobił? Posłał wojewodzie pismo ze skargą? Powiem ci, zdenerwowałem się wtedy, ale tak porządnie. Przywykłem już do tego, że marnie płacą, że oszukują, że wpierw błagają o pomoc, a potem plują na twój widok. Ale zabić, żeby oszczędzić parę koron? Ja mam takich skurwysynów chronić? No to wyjąłem stalowy miecz i schowałem go dopiero, jak ziemia była śliska od krwi. A czemu oszczędziłeś tę małą dziewczynkę? Bo... nieważne. Gdyby było nieważne, to bym nie pytał. Mów. Przypominała mi siostrę. Taką ją zapamiętałem, nim zabrali mnie do szkoły kota. Co z nią? Umarła jakieś 10 lat temu. Ze starości. No, tośmy sobie pogadali jak Wiedźmin z Wiedźminem. I co dalej? Nie, ja nie zamierzam go zabijać, nie ma takiej opcji nawet. Rozumiem go, naprawdę, serio. Znaczy, wiadomo, że to nie był powód, żeby wyrzynać tyle ludzi, no z powodu tej zapłaty, wiem, ale... No, z drugiej strony, no rozumiem go, no, że ci wieśniacy chcieli go zabić niemalże jak Geralt dostał widłami w plecy, więc tutaj ciekawe, czy to też takie małe nawiązanie do książek, więc no, na pewno nie będę go tutaj krzywdzić w żaden sposób, niech po prostu odejdzie, najlepiej by było. No cóż, nie mnie cię oceniać. I co, tyle? Nie będziesz prawił morałów, żądał obietnic poprawy? Ludzie nazywają mnie rzeźnikiem z Blaviken. Nie bez powodu. Wiem, jak jest. Czasem po prostu lecą głowy. Czekaj. Nie będę takim fiutem jak ci chłopi. Należy ci się nagroda. Masz, weź to. Na miarę na moją skrytkę. Weź stamtąd, co chcesz. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Powodzenia na szlaku, wilku.
No, Geralt chyba w małą zadumę wpadł, co? Ale tak jak mówię, no właśnie, Geralt sam też o tym wspomniał, że nazywają go rzeźnikiem z Blaviken. No właśnie też... Wracać do małej, póki jej coś nie wywęszy. Dobra, także ją odprowadźmy, no i właśnie... Nowe zadanie, bierz co chcesz. Dobra, okej, okay, czyli to z tą skrytką. A co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Coś miałem w głowie i zapomniałem. Aha, o tym rzeźniku z Blaviken. No właśnie, Geralta też tak nazywają. Geralt ma dużo w sumie przezwisk, właśnie Biały Wilk, rzeźnik z Blaviken. No bo Geralt też właśnie wyrżnął bardzo dużo ludzi. No głównie na tych... nie wiem, w którym to było dokładnie roku, ale... chodziło o te... zamieszki rasowe. Tylko gdzie to było? W Blaviken chyba właśnie, gdzie Geralt dostał widłami w plecy. To chyba było tam, o ile się nie mylę. Wróciłeś! A już myślałam, że nie wrócisz. Że on też ci zrobił krzywdę. Nie, nie zrobił. Nie musisz się już go bać. To... zaprowadzisz mnie do cioci? Tu... tu jest strasznie. Pewnie. Chodźmy. A może weźmiesz mnie na barana? Jeśli obiecasz, że nie będziesz mnie ciągnąć za włosy. Obiecuję. No to wskakuj. No dobra, i pytanie, czy gra nas teleportuje? Chyba tak. Ciociu! Ciociu Ludko! Miłka? A co ty tu robisz, niecnoto? Ja... Bo... u nas we wsi... Tam nikt... Ja wszystko wytłumaczę. Idź tu na bok i pobaw się chwilę, dobrze? W Dobrowie była masakra. Nikt nie przeżył. Nikt. Poza małą. Bogowie, co się stało? Bandyci ich napadli? Może... no, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Zaopiekujesz się nią? Po prawdzie, lepiej, żeby się z wami została. Zabawne. Kiedyś ludzie błagali, żebyśmy nie zabierali im dzieci. Kiedyś nie było takiej biedy. Mam czwórkę wnucząt. Była szóstka, ale zeszłej zimy żeśmy dwójkę pochowali. Na zupie skory ciężko wyżyć. Weź te pieniądze. To na jedzenie. Jeśli tu zajdę i zobaczę, że wódkę pijecie... Ile koron! Niech wam bogi dziękują, panie Wiedźmin. Niech was mają w opiece. Czas na mnie. Już? Ale... ale czemu? Taki los Wiedźmina. Zawsze w drodze. Zawsze na szlaku. Ale... odwiedzisz mnie tu kiedyś? Może. Trzymaj się, mała. Wilka, chodź, kupimy trochę mąki. Ciocia zrobi podpłomyków. No co ty na to? To zadanie mi troszeczkę przypominało relację Geralta z Ciri, kiedy Geralt właśnie ją znalazł i też zabrał z takiej totalnej rzezi ze sobą. Troszeczkę mi tak to zadanie właśnie przypomniało o tym początku właśnie relacji Geralta i Ciri. No dobra, moi drodzy, myślę, że możemy w tym miejscu sobie odcinek kończyć. Jeśli chodzi o tą skrytkę i to zadanie bierz co chcesz, to no, tym już się zajmiemy następnym razem. Będzie trzeba jeszcze trochę zadań w Velen porobić, bo mamy to, jeszcze jedno zlecenie wiedźmińskie w Velen nam zostało. No ale jak już to wykonamy, to najprawdopodobniej Velen będzie ukończony na 100%, nie licząc oczywiście tych cholernych pytajników. A wiecie co, w sumie chyba tak zrobimy, że po prostu skończymy Velen na 100% i to będzie taki mój główny cel na następne razy, na następne odcinki. Zobaczymy. Mam nadzieję, moi drodzy, tak czy siak, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie to, tak jak mówię, najprawdopodobniej zabierzemy się już za kończenie Velen na 100%. Na razie.